6 września po krótkiej przerwie witamy na nowo w serwisie w obiektywie. Dziękczynienie za ukończenie żniw i prac polowych rolnicy z całego powiatu lubaczowskiego w tym roku świętowali 25 sierpnia na nowo przebudowanym rynku w Lubaczowie. Podczas powiatowo-miejsko-dekanalnego święta plonów przybyli goście mogli podziwiać 40 dożynkowych wieńców, smakować lokalne potrawy przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z całego powiatu lubaczowskiego, a także słuchać lokalnego folkloru i podziwiać pracę twórców ludowych. Świętowanie rozpoczęło się tradycyjnie od mszy świętej w lubaczowskiej konkatedrze. Dożynkowy pochód z pocztami sztandarowymi i wieńcami przeszedł tam w towarzyszeniu lubaczowskiej orkiestry dętej. Po mszy część oficjalną rozpoczęli gospodarze uroczystości starosta lubaczowski Józef Michalik i burmistrz Lubaczowa Maria Magoń, którzy dziękowali rolnikom za tegoroczny trud pracy na roli i zebrane plony, z których teraz korzystać możemy wszyscy. Bo to przecież dzięki Wam, rolnicy, możemy zdrowo żyć, ekologicznie żyć, to dzięki Wam możemy iść na mały lubaczowski targ, kupić warzywa, owoce, plony tej ziemi. To dzięki Wam możemy wejść do sklepu i kupić najlepszą mąkę, albo pojechać do gospodarza i kupić jeszcze lepszą. Jest ewenement, że polska ziemia do tej pory nie jest porzucana. Niektórzy mówią, że jest to zachęta w postaci dopłat, bo ugory się u nas pojawiły. Ale ostatnio coraz więcej mamy ziemi zagospodarowanej, co może cieszyć. Mamy też tegoroczny dobry zbiór. Na tej ziemi, na lubaczowskiej ziemi nie było huraganów, nie było deszczy. Wprawdzie były w okresie wiosennym, ale deszcz wiosenny nie szkodzi plonom. I chcę powiedzieć, w dniu dzisiejszym będzie również po raz pierwszy zaprezentowana nasza książka powiatowa, kucharska, zebrane wszystkie potrawy z naszych kół gospodyń wiejskich. To jest takie dzieło, które się okazuje na takim dzisiejszym święcie. Ono będzie dostępne dla gości, oczywiście spróbujemy podarować, dla kół gospodyń i tych wszystkich, którzy występowali, to też jest dzieło za darmo. Pozostałe zastanowimy się, w jaki sposób będzie to można nabyć, ten bardzo cenny i drogocenny podręcznik, jeżeli chodzi o sztukę kulinarną powiatu lubaczowskiego. Tradycyjnie chleb z tegorocznych zbiorów przekazali gospodarzom dożynek starostowie miejscy Bogusława Górniak i Bogusław Rogowski oraz powiatowi Grażyna Załoga i Stanisław Procajło. Starosta Józef Michalik i burmistrz Maria Magoń chlebem poczęstowali mieszkańców Lubaczowa i okolic i gości przybyłych na święto. Wśród nich znalazł się m.in. poseł Tomasz Kulesza, ksiądz dziekan Andrzej Stopyra, ksiądz dziekan Józef Dudek, a także przewodniczący rejonowej Rady w Jaworowie Iwan Karpa. Niezwykle licznie dopisali mieszkańcy Lubaczowa i całego powiatu. Podczas święta mogli podziwiać okazałe, przepiękne wieńce dożynkowe, przygotowane przez reprezentację poszczególnych sołectw. Na tegoroczne dożynki przyjechało aż 39 wieńców. Brały one udział w konkursie na najpiękniejszy. Zwyciężyła praca przygotowana przez reprezentację Podemszczyzny w gminie Choryniec. Wieniec ostatecznie trafi aż do Francji. Jak zwykle przy okazji święta plonów nie mogło zabraknąć kresowych przysmaków, z którymi przyjechały koła gospodyń wiejskich z całego powiatu. Potrawy także rywalizowały w konkursie na te najsmaczniejszą. Bezkonkurencyjne okazały się karkówkowe gołąbki w sosie koperkowym, przygotowane przez panie z Wólki Żmijowskiej w gminie Wielkie Oczy. W konkursie zespołów śpiewaczych i kapel zwyciężył zespół śpiewaczy Niespodzianka z Krowicy Samej. Rozegrano także konkurs na najsmaczniejszy miód. Na lubaczowskim rynku w niedzielę nie zabrakło także rękodzieła, które prezentowali artyści ludowi ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ziemi Lubaczowskiej. Można było podziwiać m.in. wykonaną ręcznie biżuterię, serwety, kwiaty z bibuły, rzeźby, maskotki i wiele innych dzieł rodzimych artystów. Dożynki zakończył koncert zespołu śpiewaczego Jarzębina, który składa się z wielopokoleniowych grup śpiewaczy i obrzędowej, prezentujących bogaty i zróżnicowany gatunkowo repertuar pieśni obrzędowych i powszechnych pogranicza ziemi janowskiej i biłgorajskiej. Zespół jest twórcą hymnu Euro 2012 Koko Koko Euro Spoko. Hey!
sierpnia zakończyła się czwarta edycja Cieszanów Rock Festival. Na dwóch festiwalowych scenach wystąpiły 44 zespoły. Swoje jubileusze podczas festiwalu świętowały zespoły Big Cyc, Wejder, Moskwa i Zielone Żabki. Cieszanów Rock Festival zamienił się także w plan teledysku. Podczas koncertu klip do najnowszego singla Prosto nakręcił dowodzony przez Kazika Staszewskiego zespół Kult. Premierę teledysku zaplanowano na jesień. Podczas festiwalu odbyły się m.in. trzy przeglądy kapel, w których jurorami byli dziennikarze muzyczni. Tegoroczny Cieszanów Rock Festival pobił swój zeszłoroczny rekord frekwencyjny. Przez czterodniowy festiwal przewinęło się ponad 24 tysiące osób, a za rok piąta jubileuszowa edycja festiwalu. Pierwszą gwiazdą przyszłorocznej edycji będzie zespół Laocze, który w Cieszanowie zagra jedyny w 2014 roku w Polsce koncert, zawierający w programie całą płytę Powstanie Warszawskie. Członkowie Stowarzyszenia Magurycz przez 2 tygodnie remontowali i odnawiali nagrobki na cmentarzu ewangelickim w Podlesiu w gminie Lubaczów. Udało się im odkryć prawdopodobnie najstarszy tamtejszy nagrobek z 1808 roku, dotąd całkowicie zapadnięty pod ziemię. Podlesie powstało pod nazwą Reichau w 1783 roku w czasie tzw. kolonizacji józefińskiej dokonywanej w zaborze austriackim po pierwszym rozbiorze Polski. 91 kolonistów pochodziło z północnych Niemiec i było ewangelikami. Na zaproszenie wójta gminy Lubaczów do Podlesia przyjechali w sierpniu członkowie Stowarzyszenia Magurycz, które zajmuje się społecznym ratowaniem pozostawionych bez opieki cmentarzy grecko-katolickich czy ewangelickich, a także polskich, poza granicami kraju. Idea ich pracy na cmentarzach jest apolityczna. Nie służy żadnej instytucji, kultowi, nie głosi też żadnej jedynie słusznej wizji historii. Nie wynika z inspiracji religijnej, a odwołuje się do wrażliwości i potrzeby służenia. Na cmentarzu w Podlesiu członkowie stowarzyszenia pracowali prywatnie przez 2 tygodnie. Odkopywali spod ziemi zapadnięte nagrobki, a takich była większość, montowali je na ziemi, izolowali od podłoża, kleili połamane krzyże i ustawiali je na swoim miejscu. Udało się im odkryć m.in. dotąd całkowicie zapadnięty pod ziemią, prawdopodobnie najstarszy nagrobek z podleckiego cmentarza z 1808 roku. Myśmy przede wszystkim odkopywali wszystkie te nagrobki, rozbierali. One zresztą w większości już nie stanowiły, że tak powiem, żadnej zwartej całości i z powrotem montowali na ziemi, przy czym stabilizując podłoże, izolując te nagrobki od podłoża, przede wszystkim spajaliśmy części tych nagrobków, no i to, co zastaliśmy połamane, a kompletne, to zostało sklejone, albo czasami, no tak jak wspomniałem, to było sklejone, ale niestety źle, więc musieliśmy to poprawiać. Pozostaje jeszcze w tej chwili, wedle, że tak powiem, możliwości, nie wiem, gminy, potomków i w ogóle chęci osób zainteresowanych tym, skupić się na rekonstrukcjach, których myśmy nie wykonywali, ponieważ, mówiąc krótko, stan finansów nie pozwala w tej chwili na podjęcie takich prac, a brakuje tu wielu krzyży. Dzisiaj siłą rzeczy mieszkańcy korzystają z tego, co było, w różny sposób. No tutaj zbór, czy świątynia ewangelicka, czy niemiecka, dzisiaj służy jako kościół. No nie zbudowali jej katolicy z Podlesia, bo nie było tu żadnych katolików, byli ewangelicy. Ale korzystają z tego, więc warto w jakimś sensie, nie mówię, że zaraz oddać hołd, no ale powiedzmy, że pamiętać o tym. No i tutaj to się też zbiega z działaniami wójta i potomków Podlesia. No i jak rozumiem, podległego mu urzędu, żeby o te ślady dbać. O wsparcie finansowe na remont ewangelickich nagrobków w Podlesiu gmina Lubaczów starała się od 6 lat. Pieniądze na ten cel przekazał podkarpacki konserwator zabytków, a także potomkowie kolonistów z Podlesia. Część środków pochodziła także z budżetu gminy. W niedalekiej przyszłości cmentarz ma być także ogrodzony. Rewitalizacja czeka również tamtejszy drzewostan. Do tej pory cmentarz był już m.in. porządkowany przez uczniów i nauczycieli ze szkoły w Baszni Dolnej w ramach projektu z Fundacji Wspomagania Wsi Kultura Bliska. Od poniedziałku w Choryńcu Zdroju trwają warsztaty muzyczne dla osób niewidzących i niedowidzących z całego Podkarpacia, organizowane przez tamtejszy okręg Polskiego Związku Niewidomych. Zakończy je tradycyjny koncert galowy Widzieć Muzyką już dziś o godzinie 19 w Gminnym Ośrodku Kultury w Choryńcu. Pomysłodawczynią warsztatów była Małgorzata Musiałek, dyrektor okręgu podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych. Podkarpacki PZN warsztaty organizuje od 11 lat. Pierwsza edycja odbyła się w Iwoniczu Zdroju, kolejna już w
Choryńcu i tak pozostało. Jako, że sama jestem osobą słabowidzącą, wiem, że bardzo dużo osób z dysfunkcją wzroku jest uzdolnionych muzycznie. Dźwięk, muzyka jest dla tych osób wyjątkowa. Mówię, każdy dźwięk celebrujemy, inaczej go odbieramy, jesteśmy bardziej wrażliwi. I ja, kiedy podjęłam pracę w Związku Niewidomych, wpadłam na taki pomysł, ażeby stworzyć, zobaczyć, ile osób się zgłosi, ile osób będzie chętnych i zrobić warsztaty muzyczne. No i pojechaliśmy pierwszy raz i zauważyliśmy, że jest to frajda niesamowita dla wszystkich nas, wszyscyśmy się dobrze bawili. No i była chęć, żeby na przyszły rok i kolejne lata realizować to. W tym roku był już dosyć późno, otrzymaliśmy środki i tak do końca nie wiedzieliśmy, czy te warsztaty w tym roku wypalą, czy nie. Bardzo nam było szkoda, bo jak mówię już po raz któryś, że są to jubileuszowe i strasznie chcieliśmy, żeby doszło do tego. I uczestnicy wydzwaniali do mnie, czy będą w tym roku, czego nie ma, bo zwłaszcza zawsze to było na wakacjach, więc już taka była sytuacja i atmosfera nerwowa, że w tym roku pewno ich nie będzie. Także myślę, że oni też, pomimo to, że wszyscy razem śpiewają, mają tą wspólną pasję, poza tym to jest jedyna okazja, bo w takim gronie jak tutaj dzisiaj spotykamy się, że tak powiem, raz do roku i oni czekają na to spotkanie. I mimo to, że próby robimy, nie wiem, do godziny 18 czy 20, to jeszcze do 22 na sali dalej siedzą. Jak są przerwy, to też nie wychodzą, mają sobie cały czas coś do powiedzenia, do wymiany doświadczeń. Zjeżdżają tu niewidome osoby z całego Podkarpacia, by pod okiem doświadczonego instruktora Ewy Jaworskiej Pawełek z rzeszowskiego klubu garnizonowego ćwiczyć swoje muzyczne talenty. Klub oddelegowuje także wolontariuszy i użycza sprzęt nagłaśniający i instrumenty. Wszystko po to, by spotkania miały profesjonalny przebieg i miłą atmosferę, ponieważ dla uczestników są bardzo ważnym wydarzeniem. Tym bardziej, że kończy je koncert galowy, na który przyjeżdżają bliscy uczestników, zaproszeni goście i kuracjusze z choryńskich sanatoriów. Profesjonalnie nigdy się nie uczyłem ani śpiewać, ani tam nie występowałem. No tutaj zacząłem właśnie w Choryńcu w 2008 roku. W 2007 straciłem wzrok. No i także no, człowiek, można powiedzieć, że tak, no, życie się odmieniło o 180 stopni. No i przyjechałem w 2008 i taka była odskocznia od tego wszystkiego. Tak, żeby zapomnieć o tym właśnie braku widzenia, no, poznać ludzi, którzy też nie widzą, którzy śpiewają. No i przyjechałem, no i do tej pory jeżdżę. No, i co roku czekam, żeby ten właśnie Choryniec się odbył i żeby ten występ... Jaka tutaj jest atmosfera? Bo tutaj chyba nie chodzi tylko o śpiewanie, prawda? Państwo już jesteście w pewnym sensie takimi trochę chyba przyjaciółmi. A nawet może bardziej niż przyjaciółmi. W sumie jak rodzina, może nawet lepiej. Bo to człowiek się co roku przyjeżdża, no, stara się właśnie spotykać. No i czeka właśnie na tą chwilę, żeby spotkać się, porozmawiać, jak tam się to życie toczy. Także bardziej jak nawet lepiej niż rodzina, można powiedzieć. Bo rodzina nieraz zapomina, a na przykład to tak jak z kolegą Kazikiem, no to co, kontaktujemy się, jesteśmy w stałym kontakcie, no i mówię, no człowiek cały czas czeka, nie, żeby się spotkać. Tegoroczne warsztaty zakończy również koncert galowy Widzieć Muzyką, który odbędzie się w piątek 6 września o godzinie 19 w Gminnym Ośrodku Kultury w Choryńcu. Będzie to dość długi koncert, obliczyłam dzisiaj rano czas, wychodzi gdzieś godzina 30 minut, ponieważ no, jest to koncert jubileuszowy i chciałabym, żeby każdy pokazał się przynajmniej dwa razy, zaśpiewał dwa utwory. Jest to przede wszystkim muzyka i są to utwory znanych, wybitnych naszych polskich wokalistów, ale też sięgamy po utwory żydowskie, sięgamy po muzykę środka i staramy się, aby wszyscy się dobrze bawili. Z roku na rok jest coraz trudniej. Z racji takiej, że no, zdobyć pieniążki na takie warsztaty jest bardzo trudno i tu chyba na ten temat coś Małgosia mówiła, pani dyrektor, ale my się nie poddajemy i działamy jak się tylko da, żeby było nam jak najlepiej. Te 10 lat bardzo nas zbliżyło do siebie. Na pewno zaprzyjaźniliśmy się ze sobą, cały czas utrzymujemy kontakty. Poza tym nawiązały się przyjaźnie, które też trwają jakby poza warsztatami, że młodzież do siebie mailuje, dzwoni i przede wszystkim wymieniają się podkładami, jakimiś tam sugestiami, postarają się
się w jakiś sposób pomagać sobie, więc myślę, że no jest to no wspaniała sprawa, że oni chcą, że są i mam nadzieję, że będą. Zaplony dziękowali rolnicy z gmin Stary Dzików, Choryniec i Oleszyce. To jedne z ostatnich tegorocznych świąt plonów w naszym powiecie. W gminie Stary Dzików rolnicy świętowali zakończenie żniw w Moszczanicy. Wójt gminy Barbara Małecka od starostów Dożynek, Beaty Nieckarz i Marka Jabłońskiego otrzymała chleb z tegorocznych zbiorów. Na święto przyjechali goście m.in. z zaprzyjaźnionej gminy Busztyno w okręgu zakarpackim na Ukrainie z wójtem Iwanem Pasz na czele. Po części oficjalnej wystąpiły zespoły artystyczne i śpiewacze z gminy, m.in. panie z kół gospodyń wiejskich z Moszczanicy, Ułazowa i Cewkowa Woli, a także zespół śpiewaczy Galicjanki z Nowego Dzikowa i Dzikowianie ze Starego Dzikowa. Na zakończenie święta odbyła się zabawa dożynkowa. Z kolei w gminie Choryniec-Zdrój uroczystości dożynkowe rozpoczęły się tradycyjną mszą świętą w Wólce Choryniec-Kiej. Starostami dożynek byli tu Małgorzata Całka i Andrzej Szmagara. Na święto przyjechał m.in. poseł Mieczysław Golba. Tworzą z korzeni, siana, bibuły i makaronu. Już od dekady dzielą się swoimi talentami. Nie pozwalają, by tradycyjna ludowa twórczość zaginęła albo została wyparta przez plastikowe, chińskie ozdoby. Artyści zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych Ziemi Lubaczowskiej świętują w tym roku swoje dziesięciolecie. Z tej okazji powstała jubileuszowa wystawa w Galerii Sztuki Ludowej w Lubaczowie przy ulicy Rynek 25 w budynku Biblioteki Pedagogicznej. Można na niej oglądać prace z dziedzin takich jak malarstwo, rzeźba, haft, koronkarstwo, makrama, biżuteria i kompozycje kwiatowe. Wstęp jest bezpłatny, a już za miesiąc uroczyste spotkanie w Lubaczowskim Miejskim Domu Kultury z okazji jubileuszu. W imieniu Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ziemi Lubaczowskiej chciałam zaprosić wszystkich mieszkańców naszego miasta, regionu, kraju, miłych gości do odwiedzenia wystawy, która jest zorganizowana w Galerii Sztuki z okazji dziesięciolecia, czyli naszego jubileuszu. I tutaj zgromadziliśmy pracę wszystkich twórców, staraliśmy się po prostu pokazać, co każdy z nas robi. Staraliśmy się również pokazać nasz dorobek w albumach, na zdjęciach, o czym Państwo się przekonają, przychodząc i zwiedzając galerię. W dniu 5 października zapraszamy również na uroczystość jubileuszową, która odbędzie się w Domu Kultury. Zacznie się o godzinie 11 i tam będzie po prostu przedstawiony nie tylko dorobek nasz, ale również będzie część artystyczna i pokazany jest dorobek na wystawie w Domu Kultury. Serdecznie zapraszam w imieniu wszystkich, szczególnie w imieniu organizatorów i właśnie chciałam tutaj wymienić koleżanki, które przyczyniły się do tych pięknych wystaw i do całej organizacji, a są to Aneta Świdniak, Renata Miśków, Władysława Osiewicz-Ryba, również Agata Komenda i Ewa Wojtanowska. Swoje święto w niedzielę 18 sierpnia w Choryńcu miały pierogi. Na tamtejszym deptaku w centrum Choryńca już po raz siódmy zorganizowano rodzinny piknik Święto Pieroga. Przybyli na spotkanie mogli spróbować całej gamy pierogów, począwszy od tradycyjnych ruskich, po te z owocami, mięsem, kapustą, a nawet boczkiem czy pasztetem. Pierogi dostarczyły koła gospodyń wiejskich z gminy Choryniec, które częstowały także wypiekami i napojami. Imprezę zorganizowaną przez wójta gminy, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Chorynieckiej i Gminny Ośrodek Kultury
umiliły występy lokalnych zespołów folklorystycznych. 2 września nowy rok szkolny przywitali uczniowie z całego powiatu lubaczowskiego. W okolicznościowych uroczystościach wzięli udział m.in. goście z samorządu powiatowego i lokalnych samorządów. Przed uczniami teraz nauka do 27 czerwca 2014 roku, a najbliższe wolne dni od nauki to 1 i 11 listopada. W najbliższą niedzielę Świętoplonów będzie obchodziła gmina Lubaczów. Dożynki rolnicy z całej gminy będą w tym roku obchodzić w Szczutkowie. Początek o godzinie 13:00 mszą świętą w miejscowym kościele, potem przejście na plac przy świetlicy wiejskiej i tam dalsza część uroczystości, podczas której m.in. zostanie poświęcona świetlica wiejska. Odbędzie się też tradycyjny konkurs na wieniec dożynkowy. Nie zabraknie kresowych przysmaków i muzyki w wykonaniu lokalnych grup folklorystycznych i nie tylko. A na zakończenie dożynek, zabawa dożynkowa. Burmistrz miasta Lubaczowa zaprasza w sobotę 7 września o godzinie 17:00 na lubaczowski rynek. Odbędzie się tam publiczne czytanie dzieł Aleksandra Fredry w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania Dzieł Wybitnych Polskich Twórców. A w niedzielę o godzinie 15:00 w Koblnicy Ruskiej w gminie Wielkie Oczy rozpocznie się Święto Pieczonego Ziemniaka. W programie spotkania m.in. oprócz wspólnego pieczenia ziemniaków, także przeglądy kabaretów i inne występy, a na koniec wspólna zabawa taneczna. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkich Oczach w tym roku organizuje już 12. edycję konkursu Moja Mała Ojczyzna, który w tym roku odbędzie się pod hasłem Wielkie Oczy piórem i pędzlem malowane. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy małych i dużych, a prace przyjmowane są do 25 września. Szczegóły konkursu na stronie gminy Wielkie Oczy. Klub Honorowych Dawców Krwi Ratownik w Choryńcu i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zapraszają na akcję poboru krwi. Akcja odbędzie się w przyszłą niedzielę, 15 września, w Gminnym Ośrodku Kultury w Choryńcu Zdroju od 9 do 15. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Przyjemnego weekendu i do zobaczenia za tydzień.